Przedstawiam Państwu pana Wacława Jurysia, krośnianina, związanego z muzyką, współzałożyciela zespołu GEST, który działał pod patronatem fabryki amortyzatorów Polmo. Człowieka, który prawie 30 lat przygrywał krośnianom do tańca na dancingach. Jakie były początki zespołu? Spotkaliśmy się z Jajugą w Karpatii z zamiarem zrobienia zespołu, a ja już grałem tam na dancingi. I pierwszy skład, no to był Jajuga, Słowik, Zygmunt, ja i pierwszy w nowej hali, jeszcze bez maszyn co było, zagraliśmy chyba na 22 lipca. Po prostu to była akademia, tam wręczenie różnych tych i myśmy cztery kawałki zagrali. A w międzyczasie budowali nam okrąglak. Tak, pamiętny. Pamiętny okrąglak. I w niedługim czasie przenieśliśmy się na próby do okrąglaka już. Proszę powiedzieć, kto grał w pierwszym składzie? Przypomnijmy z imienia i nazwiska te osoby, na jakich instrumentach grały. To znaczy się tak, Jajuga grał na basie, ja grałem na organach, Słowik grał na perkusji i później zaczęliśmy dobierać sobie ludzi. Między innymi Lucyna Durą śpiewała i tutaj taka Wandzia pracownicza z Polma. Dobraliśmy my sobie Zbyszka Marszałka, no bo tak, po prostu wzmacnialiśmy skład. W miejsce Słowika wzięliśmy Bogusia Jaworskiego, bardzo dobry perkusista. I tak z biegiem czasu skład się zmienił, po prostu się trzy razy zmienił skład. A rok, w którym założyliście ten zespół, za oficjalny jaki przyjmujecie? Chyba 73. 73. 73, no bo tu mam zdjęcia już z okrąglaka, 75 już jest akademia, no to już tego. To także 73. Skąd pomysł na nazwę? Nazwa, był konkurs w zakładzie. Na nazwę, nie? Pracownicy tam zgłaszali, no ja zgłosiłem taką poważną na nazwę konsylium, żeby zespół, konsylium to lekarzy, nie? Takie konsylium muzyczne. Tak, ale wygrał Jajuga z tym gestem. Mówi, że nazwa ma być krótka i konkretna. I przyjęła się. I się przyjęła. Jak wyglądała wasza praca na etacie w Polmo, no bądź co, bądź nie takim zwyczajnym etacie, bo związanym z działalnością kulturalną zakładu pracy? To znaczy się tak, w południu przychodziliśmy na próby. No nie codziennie, tam 2-3 razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o akademię, to już nas zwalniali z pracy. No i w ten czas szliśmy do okrąglaka, przygotowywaliśmy na tą akademię, także byliśmy zwolnieni w tym dniu. Mieliśmy płacone 200 zł. No 200 zł to było raz na kwartał, no to się uzbierało te 6 stówek. Czyli oprócz takich czynności związanych typowo z produkcją Polmo, mieliście po jakby drugą po godzinach działalność. Po godzinach, to po prostu dla przyjemności my chodzili, no bo nas to ciągło, bo ja jeszcze osobiście z Lucyną Durą, to myśmy chodzili do przedszkola, rytmikę my tam oboje prowadzili, ale to przez rok, tylko że tu były straty, bo w zakładzie mi odpisywali godziny, a przedszkole mi płaciło i to takie było. Rozumiem. Takie, rozumiem. Musiałem o 10 wyjść i jeszcze wrócić do drugiej. Także pracować. Mało komfortowe. Mm-hmm. Jakie były pana początki związane z muzyką? Kiedy pan zainteresował się muzyką? To znaczy się tak, ponieważ ognisko muzyczne było tutaj. Tak, tuż obok miał pan za ścianą w Pałacu Biskupim. W wieku 2 albo 3 klasie podstawówki, czyli 9-10 rok i poszedłem do ogniska muzycznego na fortepian, do pani Wandzi Leśniak, no, to pamiętam ją. Brat młodszy też chodził, ale nie skończył, ale mamy też w szkole muzycznej właśnie tu w ognisku wspólny koncert na 4 ręce. No jakoś tak się ułożyło. No, a muzyka, ja się przerzuciłem swego czasu przed 68 rokiem na gitarę. Mnie się zdawało, że dobrze gram, no bo miałem propozycji parę, tylko nie skorzystałem. W 68 roku wyjechałem z Krosna, pomimo że rozmowy były, że mogłem, bo nawet pamiętam Antek Kopf był z Bogusiem Jaworskim, bo chcieli mnie wziąć na gitarę do Błękitnych Cieni,
Zespół Krośnieński Chód Szkła. To znaczy się Błękitne Cienie, ja nie wiem, czy to był, bo to tu w Szarotce to było. W każdym razie brat Hajdamowicza, tego Gabcia, Wojtka, miał iść na studia i szukali gitarzysty. Przyjechałem w 71 roku tutaj i dostałem propozycję założenia zespołu w Rzemiośle Cechów. W Cechu Rzemiosł. I Józiu Guzik namówił mnie, żebym tu to prowadził. Kupili mi pianino, no bo ja na pianinie, to tam jeszcze tam co wyróżnienie, bo na organach się spokojnie gra, ale to mieli być po prostu rzemieślników dzieci i tak dalej, ale nam to nie szło. No i przyszedł kolega, ja Jakubowicz. Jurek mówi, co się będziesz tu, chodź do knajpy. No i tak zaczął w knajpy. I tak się zaczęło życie dancingowe. Dancingowe, kasa. No to człowiek szedł dla kasy. I z początku dla przyjemności, no bo to już później to tak z biegiem czasu. No dlatego tak, że myśmy w 2000 chyba drugim albo pierwszym roku zrezygnowali z grania, bo już no po prostu już nie mieliśmy dość. Tak, już wyczerpała się ta formuła, ale byliście najpopularniejszym w Krośnie składem, zespołem, nie wiem jak to powiedzieć, to znaczy się, który najdłużej w tej branży chyba przygrywał. To znaczy się, jeżeli chodzi o zespół GESP, on jest związany wyłącznie z Okrąglakiem. I Polmo. Członkowie zespołu GESP grali po knajpach i po chałturach. Już prywatnie. I tutaj jest właśnie to, że ten skrót gest nie pasuje do niektórych muzyków, no bo tak... Bo nie byli związani z Polmo i z zakładem pracy jako takim. Tak, to trzeba to wyraźnie rozdzielić. Gest to Polmo i wasza praca zawodowa, działalność po godzinach w branży rozrywkowej, ale dla zakładu. Dancingi to są różne składy. Spotykacie się w różnych restauracjach, może je wymieńmy. Stylowa, Karpatia, Krośnie. Przedtem dawniej Centralna. Centralna. Panorama Jasło, Tylawa. Graniczna w Dukli. No było tego trochę. To w takim razie w jakie dni odbywały się Krośnie dancingi? Różnie my grali. Graliśmy dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu, a czasami raz tylko w tygodniu. Na wakacjach się mniej więcej razy grało, tak jak w Dukli. Graliśmy dwa razy na przykład czwartki i soboty. Ale też się brało, że się przekładało dancing, i się szło w sobotę na chałturę, na wesele, no bo tam była lepsza kasa. A kto się bawił? Jaki był przekrój wiekowy ludzi, którzy chodzili na dancingi? Różny. I młodzi, i starsi. Ale raczej dorośli. Na dancingu przeważnie pary tańczyły. No właśnie, nie było grup. Nie było takich pojedynczych, tak jak to teraz w kółku się bawią. Czyli tańce w parach. Tak. Z tym, że jak gramy z Pająkiem Granicznej, a jak my sobie tak pozwolili, na przykład Dedym nad wodą, Didi Parpo czy coś, bo on to lubiał, nie? To grać, a trafiło się nam takie dwie wycieczki, to był szał. Staniki latały po żyrandolach. To był szał, istotnie, to był szał. Szał. Właściwie zaczynał pan na pianinie, tak. Potem była gitara, bo chyba wszyscy w Krośnie w latach 60. grali na gitarach, je robili. No miałem elektryczną. Ja nawet takie miałem momenty, że budziłem brata w nocy, bo to radio Luksemburg się słuchało, jakiś motyw się tego i bierz tu tej funkcję. Spisywaliście. To znaczy się podegraj mi, a to tak na ten. Jest to niesamowite. No właśnie, bo nie mieliście dostępu do tekstów, to znaczy się do funkcji, do nut. To znaczy się nie wolno było tego, to znaczy chyba nawet. W tamtych czasach nie, no ale no to się z płyty odtwarzało. Ja pamiętam, że taki jak jakiś kawałek robiłem i... A nie, Krawczyka. I złapałem takie słowo i to słuchałem go i mozundę, słyszę mozundę, myślałem, jakie to mozundę, a to później przy lepszym sprzęcie wróć do mnie. A tutaj taki numer był z tym. No ale to tylko wskazuje jak bardzo kochaliście tą swoją pasję. Tak, to znaczy się, my grając w knajpie dostawaliśmy orkiestrówki na saksofon, na perkusję. Połowę grajków z nut nie jedzie.
Ze słuchu. No, no bo Beatlesi też ze słuchu grali i kupę jazzmenów, murzynów czarnych tych nie znało. Ale tego się nie dało grać, no bo to nie było popularne. Ludzie chcieli popularną muzykę, przeboje. I tak, jak był Sopot, czy było Opole, czy San Remo, czy Eurowizja, czy Interwizja, to te pierwsze trzy kawałki z festiwali trzeba to było robić, no bo to było na topie. Tak, to było dobrze na topie. To dobrze, że Edzie taki Lacheta, on grał i śpiewał też ze mną. I on pisał bardzo dużo tekstów, tak jak Gluśnia, Jasiu. I pisał dużo tekstów, o Wacek Turek pisał teksty zespołom, tak żeby nie łamać po angielsku, bo włoski no to jest łatwe do zrobienia, a po angielsku to... Było trudniej. No to już lepiej było coś po rusku szybciej. To jakie przeboje w latach 60. graliście wtedy jeszcze po domach albo w takich zespołach koleżeńskich, a co graliście w latach 70. już właśnie na dancingach na przykład? No to setki melodii, to setki, ja mam takie... ale takie ulubione, no to może zacznijmy od zagranicznych. Moim ulubionym utworem, co przestawił mnie na te organy, nie? Na klawisze. Na klawisze, no bo jazz nie był taki modny w 60-tych latach, wszystko gitarę, to jednak Prokonharu, jakim to usłyszał. Bielszy odcień bieli, The Whiter, Shade of Pale. Zieliński, bo Skaldowie byli tu w 67 albo 8 roku, no to normalnie mi włoski poszły do góry. Czyli to była wtedy, wiedział pan, że to już to, tylko klawisze. Tylko klawisze. I w 72 roku kupiłem sobie B1. Unitre. Beznadziejne. No ale przegrałem, tam zdjęcia są z tego, no, z Karpatii. A w innych knajpach były już B2. B1 to strojenie było na śrubokręt. To rzeczywiście trudne. To było, bo jak coś tego, to trzeba było się schylać pod ten i tam śrubokręcikiem sobie na kowadełku takim na tych. A już BB2 to były już elektronicznie, także ja ostatnio, co grałem w stylowej, czy czego, to miałem estrady, kupiłem. Estrady kupiłem na, stanąłem do przetargu w Krakowiaku i z Krakowiakam sobie te estrady kupił i kupiłem sobie do tego Yamaha 520. Tutaj są zdjęcia, to jeszcze miałem takie Casio małe, tylko flecik. I tamtego, tylko jak mi trzeba było flecić, to od czasu do czasu. I także miałem czasami cztery klawiatury. Czyli to tak naprawdę to unikalne brzmienie organów Hammonda, takie niepowtarzalne, które jest nie do podrobienia, to sprawiło, znaczy się, że zaczął pan Moje marzenie było, żeby na Hammondzie sobie zagrać. Ja do estrad miałem Leslie, mechaniczne, czyli Leslie to tak, głośnik był od spodu, tu chodziła kopułka, tak jakby jajko na pół przeciął i mieliło. I taki miękki dźwięk. I był efekt taki. Był efekt, a to kupiłem to, bo to od kolegi na koncercie Rzeczeń zarobiłem w ten czas 500 zł i od razu sobie to kupił. To we wrześniu gdzieś... Postarajmy się powiedzieć współczesnym krośnianom, jak taki dancing z lat 70. wyglądał. Kiedy się zaczynał, czy braliście ze sobą instrumenty, czy część tych instrumentów była, załóżmy, w Stylowej, czy w Karpatii. Jak graliście, od której do której godziny, czy były jakieś konferencje, czy sami prowadziliście? Sami. Odnośnie konferencji, to my sami prowadzili. O godzinie 18 zamykali knajpę, było przygotowanie do godziny 19. Bilety na dancing były. Były, ale to w tamtych czasach za mnie to nie było ochroniarzy, nie było takich, tylko szatniarz. I o 19 wpuszczali. Myśmy czasami sobie wcześniej przyszli, między 18 a 19, żeby sobie coś poćwiczyć, jak nowy kawałek. Bo to łatwo jest. Rozgrzać się. Tak, rozgrzać się, no oczywiście, żeby to było lepiej. I o 19 to wpuszczali. No to ludzie stali przed drzwiami i czekali. 19, w tym co wpuszczali. No i tak, godzina 19, każdy zespół miał swój sygnał.
No to jakąś melodię, czy ma martwe liście, czy jakiś ten. No i witamy Państwa na dancingu w imieniu kierownictwa zakładu. I ten koncert z życiem w międzyczasie był i koncert z życiem był po 12 do godziny pół do pierwszej, nieraz do za 15, pierwsza w nocy. Ale musieliśmy się dzielić z kelnerkami. Zamawiali, stóweczka była jedna, druga, ale musieliśmy się z kelnerkami podzielić, no bo ona chciała już o 24 pójść do domu, jeszcze rozumiem. Jakieś sprzątania, jakieś coś, a to ludzie to się, jak się rozkręcają, to by do rana się dzieli. No tak, czyli dancing się kończył o pierwszej. O pierwszej, o piątej trzeba było stać i do Polma na szóstą minutę. No tak, przecież nie było taryfy ulgowej. A instrumenty braliście ze sobą, a część była? Część była, dlatego też i na knajpy poszedłem, tak, pianino było, mikrofony były, na nagłośnienie było, ale każdy miał, tak, gitary to mieliśmy swoje, mikrofony mieliśmy swoje, ja organy miałem swoje i zostawiałem to. Do następnego razu? Przykrywali mnie jakimiś szmatami czy jakimś. A w której restauracji, czy się w ogóle tak zdarzyło, że brakło biletów na wasz dancing? Oj, to nie pamiętam. Nie pamiętam? Nie pamiętam raczej. Najlepiej, najbardziej pełno ludzi to było w Granicznej. Dukla. W Dukli, jak był dancing, to było święto w Dukli. To było święto. No, to była jedyna jakaś taka rozrywka. Mhm. A Krośnianie też jeździli do Dukli? Jeździli, tylko nie chcę mówić, bo jakbym mówił, to by mnie zabili. No to pewno trzeba jeździli, się było bawić wszędzie. Do Dukli jeździli, do Tylawy, do Panoramy, bo ludzie uciekali sobie na nas w bok, nie? A tu się okazuje, że świat jest mały. Świat jest mały, tak. Dzisiaj szczególnie świat jest mały. A co dzisiaj zagrałby Pan do tańca? Gdyby tak, załóżmy, robimy dancing, jutro startujemy, o 18 się rozgrzewamy, o 19 zaczynamy. Czym by Pan zaczął ze swoim zespołem? Jakim kawałkiem? Ja wiem, no trudno mi powiedzieć. Na pewno nie disco polo. Na pewno nie. Na pewno, bo jak to znaczy się, dobrze, że taka muzyka jest, no bo by teraz te zespoły nie miały co grać. Bo są te piosenki takie, przez tych zawodowych, ani to tańczyć, ani to ten rap cały czy coś, no to nie idzie. No ale ja wiem, co bym zagrał. Z tamtych czasów co by Pan zagrał? Skaldów? Nie. Coś Akerbirka, albo Śniadanie u Tichaniego, jest taki piękny jest. Walc. No tym bierze od ale to jest takie raczej jest do przytulania. Przytulany taniec. Martwe liście. No to nawet jest takich tych starszych, taki, zależy też jaki był skład. No standardów takich ładnych. A czy zostały jakieś, bo wspomnień jest na pewno wiele, ale jakieś takie wspomnienia, które są szczególne z tego czasu, gdy graliście na weselach, na dancingach? Nie wiem. To znaczy się tak. Coś szczególnego z historii Krosna czy no to, pańskiego życia. Tu była taka historia, bo miasto Krosno zaprosiło telewizję polską do Krosna. I to było Krosno na antenie. To przyjechały wozy transmisyjne i tak dalej. 70 lata. Tak. I myśmy, to był 77 rok chyba, bo Pająk ze mną w Rzeszowie grał, a ta broszurka jest z 77 roku. Wrócimy do niej za chwilę. I myśmy grali w Dukli, a w Stylowej grali chłopcy, co grali w Big Bandzie Adama Mitzbergena. I ten Big Band został zaproszony do NRD. I trzeba było dziurę załatać i załatali nami. Kogo Pan pamięta z tego składu? Rączkowiak pamiętam. Zina, profesora, bo piórkiem i węglem. Węglem 07. Bo to było Cieślak. Cieślak 07 zgłosił to z nami nawet po łyczku. Rzeszot, redaktor, co prowadził te sportowy dziennik. Andrzej Komorowski, to znowu w radiu o 12, no, ma magazyn za kierownicą. Wilhelmi. Klinika Zdrowego Człowieka, strasznie wesoły facet i jak chodził, a Pająk bardzo ładnie grał na gitarze i La Balanga on lubił, to jak my go tylko widzieli, to La Balanga. La Balanga leciała. A Rzeszot
ten, co prowadził wiadomości sportowe, zobaczył u mnie obrączkę i dał mi stówkę czerwoną, bo to jeszcze stówka czerwona była. Z Waryńskim. Graliśmy w zasadzie do 3-4 rano. Ekipa schodziła na kolację, a tak. Wy przygrywaliście im dla uprzyjemnienia czasu, kiedy już skończył się ich dzień pracy. To znaczy się oni jeszcze chyba na patio, bo tam było stylowe patio, to tam mogli sobie film oglądać. Też zaliczyliście wesele, obsługę wesela we Francji, w Paryżu. Tak. Myśmy gościowi grali dwie imprezy stylowe. I przyszedł i mówi, znali my. No i chłopie, ile bierzecie za wesele? Aż 6 milionów, bo to jeszcze miliony. Na stare pieniądze. Wypłacił, mówię, jedziecie do Paryża na wesele. My tak po sobie popatrzyli. Ja paszportu nie miał. Ja mam... Taka sytuacja była, że mam jutro jechać, a dzisiaj nie mam paszportu. Dostałem na styk i myśmy pojechali. No i zagraliście. Była przygoda w Paryżu. Zagraliśmy, siedzieliśmy my tam coś pięć, ale jaki kontrast. Tu gramy w Paryżu wesele, a za tydzień gramy na wesele na Węglówce. I szliśmy na takie odgrywki i to nas gęsi chciały zjeść. Do panny młodej. Dlatego ja starałem się później to już my musieliśmy, no bo jak się najpierw skończyły, no to my zaczęli chodzić po tych, ale jak były odgrywki, to wynajmowałem Sigmunda Czopora. Odgrywki to był rodzaj taki chodzenia do domu panny młodej, pana młodego, błogosławieństwa. Ja na harmonii nie gram i tu jest problem, bo mnie to rozciągnąć, to trzeba mieć wprawę. Wróćmy jeszcze do czasów polmowskich, do czasów Gestu i tych wszystkich zespołów, które potem powstawały, w których graliście prywatnie. Mam tutaj przed sobą Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Estradowych Estrada w Rzeszowie, drugi przegląd muzycznych zespołów rozrywkowych o Złoty Czynel, rok 77. Są tu jakieś laury. No, to były nagrody. No, musieliśmy pojechać, bo to było takie... Jeżeli się nie zgłosimy, to nie będziemy mogli grać. To takie cygaństwo. No i zrobiliśmy kawałek, przysiedliśmy troszkę sobie, jak to się mówi, fałd. Pamiętam, że zrobiłem dżambli, taki kawałek trudny. Trudny, ale to ale ja na pianinku to ja tam palcówkę mam miałem dobrą. Santany my zagrali. I zostaliśmy wyróżnieni. Bo jako pierwsze i drugie miejsce to Glorieta wygrała i Karpatia i oni później prawdopodobnie w nagrodę jechali do Ciechocinka, no bo to miało być ogólnopolskie. Bo trzeba jeszcze dodać, że to były zespoły, które właśnie grały na dancingach w restauracjach, wymieńmy je. Restauracja Graniczna w Dukli, restauracja Glorieta w Iwoniczu Zdroju, restauracja Karpatia w Krośnie, restauracja Hotel Rzeszów w Rzeszowie, kawiarnia Ciżemka w Sandomierzu, kawiarnia Uspiry Mira w Tarnowie, kawiarnia Teatralna w Zamościu. Tak, tam solista, saksofonista z Zamościa, pamiętam to nazwisko, Waldemar Skóra. No to on instrumentalnie zdobył. I ten dyrygent symfoniczny to... Andrzej Jakubowski, dyrygent Państwowej Filharmonii w Rzeszowie. No to i tu nas też wyróżnia. Krzysiek Gajewski to śpiewał w Karpatii. Tak, ponadto jury zwróciło uwagę na dobre opanowanie instrumentu przez pianistę Wacława Jurysia, gitarzystę Stanisława Wojdana z Rzeszowa oraz piosenkarza Stanisława Gajewskiego z Krosna. Tak. Pięknie. Miał dobry głos. Krzysiek bardzo ładnie śpiewał, taki męski, bo z tym ostatnim Mirkiem Janochą, co grałem, to też miał taki męski głos, taki troszkę popa od Krawczyka zajeżdżał. Pierwsze miejsce Glorieta, Maxi Band, drugie miejsce restauracja Hotel Rzeszów, trzecie miejsce zespół z restauracji Karpatia w Krośnie. No brawo, 30 lat prawie graliście dla Krośnian. Wspomnienia zostały. Wspomnienia zostało i strasznie dużo się przewinę. To wszędzie się przewinął, jakbym tak chciał wspamiętać, perkusistów na przykład, czy solistów. No bo to tak jak drużyna piłkarska, się wzmacniają, idą do innych drużyn. Przechodzą. Ale naprawdę to granie miło wspominam, no i to była kasa.
Człowiek poszedł na noc, na przykład wesele, i kupiłem sobie na przykład na drugi dzień franie. No tak, pralkę. To było wymierne. Miał czy radio, jakieś takie, nie może stereo, no bo ja pamiętam taki koncert życzeń, 40 minut, zarobiłem na dwie pary but. No tak, to było wymierne do pensji w zakładach pracy. Młode małżeństwo jak było, tak jak my się po tego, no to tak, firanki, story czy coś, no to, to pensji się nie ruszało, tylko... Wyśpiewał pan. Wyśpiewałem. W takim razie bardzo, bardzo dziękuję. Taka to była historia. Dziękuję bardzo.